W dobie kryzysu imigracyjnego na granicy Polski i Białorusi TVN pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Zapraszając do programu Fakty po Faktach Władysława Frasyniuka, byłego opozycjonisty z czasu PRL i polityka Unii Wolności, Władysław Frasyniuk przedstawił swoje zdanie na temat żołnierzy broniących granicy. Oto w jakich w słowach odniósł się do państwowych funkcjonariuszy. Patrzę też z niepokojem na tę arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze mówiąc, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach poza granicami kraju. Mam wrażenie, że to jest watacha, watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No, tak nie postępują żołnierze. Śmiecie. To, są, to nie są ludzkie zachowania, trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, wręcz przeciwnie. Plują na te wszystkie wartości, za które walczyli pewnie ich rodzice. Albo dziadkowie. Panu Frasyniukowi wturował prowadzący program, który zamiast ukrócić te haniebne sformułowania, dolewał do oliwy, oliwy do ognia, mówiąc, że przecież ci żołnierze powinni pokazać twarz, wylegitymować się, pokazać personalia, wytłumaczyć jaka jest ich funkcja, co tutaj robią, itd. Tak tak no, nie zwracalibyśmy za bardzo uwagi na słowa tego czy tamtego polityka, nawet najbardziej skrajne czy, czy wulgarne, gdyby nie to, że w tym kontekście ta wypowiedź, jest niczym innym niż działaniem dywersyjnym w kontekście tego, co odbywa się na polskiej granicy. No, reżim Łukaszenki posługuje się imigrantami w sposób polityczny, wykorzystuje je jako narzędzie nacisku, wysyła tych imigrantów, co wcześniej przez kilka miesięcy testował wobec Litwy, teraz przeprowadza tą operację. Odnośnie Polski i w momencie, w którym rzeczywiście mamy zagniony kryzys, który może skutkować dalszym jego rozwojem, no takie sformułowania, prezentowanie takiej narracji, która zresztą jest zbieżna z propagandą sączoną przez reżim Łukaszenki jest niczym innym jak działaniem antypolskim TVN chyba dostrzegł, że poszedł o krok za daleko, wobec czego wystosował przeprosiny. I w tych przeprosinach czytamy. W związku z inwektywami pod adresem żołnierzy wypowiedzianymi przez Władysława Frasyniuka na żywo w TVN24 wyrażamy ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Nie będziemy powielać tej wypowiedzi. Oświadczamy, że sprzeciwiamy się każdej formie agresji, także tej słownej w życiu publicznym napisano w oświadczeniu redakcji. No, bardzo dobrze, gratulujemy stacji CVN, a teraz czekamy, aż sprawą pana Frasyniuka zajmie się prokuratura.